Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj środę, 28 października 2020 roku i to jest siódmy dzień protestów w sprawie oświadczenia magister Przyłębskiej i prawa kobiet do aborcji. W związku z tym dzisiaj krótko, bo trzeba lecieć pod Sejm. Właśnie kończą się tam obrady, bo rozpoczyna się, no już od paru godzin się rozpoczyna blokada, no ale trzeba się spieszyć, żeby na nią zdążyć. Mamy dzisiaj 18 820 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa. Mamy 236 zgonów. No i mamy dalsze dane, o których za chwilę, ale w dalszym ciągu no tym tematem, który nas obchodzi wszystkich najbardziej, no jest ten trwający już właśnie siódmy dzień protest. No bo on być może decyduje o przyszłości Polski tak całkiem po prostu. Więc w pośpiechu, zanim pobiegnę pod Sejm i ci z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, pewnie zrobią to samo, zapraszam. No, z pewnością większość z nas patrzy na te wydarzenia z nadzieją i niepokojem. No wczoraj usłyszeliśmy to groteskowe orędzie Kaczyńskiego. Dzisiaj pan minister Mariusz Kamiński, który no, chcę przypomnieć, szefuje polską policją, sam będąc skazany, w zasadzie należy uznać, że prawomocnie, skoro został ułaskawiony, za przestępstwa związane z wykonaniem funkcji Oberpolizmajstra, akurat wtedy od tajnych służb. No powiedział to samo, co powiedział Kaczyński, wcześniej powiedział to samo prezydent Duda, znaczy wzywając obywateli do obrony świętej polskiej wiary. Pojawiło się oświadczenie kolejnego Dudy, tego od Solidarności, no mniej więcej jedno brzmiące. I to wszystko oczywiście budzi niepokój zrozumiały. Z całą pewnością można się po tym spodziewać no, różnych groźnych rzeczy, ale też chciałbym wszystkich uspokoić, znaczy od już co najmniej paru lat. Wiadomo było, że PiS to nie jest tego typu władza, która odejdzie spokojnie, a Kaczyński, który w oczach niektórych uchodzi za jakiegoś geniusza politycznej strategii, jest, co tu dużo nie mówić, najwyraźniej zwyczajnym świrem, którego ostatnie decyzje tę moją amatorską psychiatryczną diagnozę zdają się potwierdzać. W związku z tym no, powinniśmy się byli od dawna spodziewać i wielu z nas się spodziewało, ja na pewno, że koniec tej władzy spokojny nie będzie. No i te wszystkie niepokojące nas wydarzenia, no one świadczą o tym, że przynajmniej początku końca tej władzy jesteśmy właśnie świadkami. To są dobre wieści, złe są takie, że no prawie na pewno spokojnie nie będzie. Czy ten protest się uda? No z pewnością jest taka bardzo potężna nadzieja i z pewnością no wiele świadczy o tym, że on, o ile nawet nie przyniesie jakiegoś szybkiego, spektakularnego i bezpośredniego zwycięstwa, to bardzo mocno się do niego przyczyni i zmieni charakter, o czym chciałbym powiedzieć. Jeszcze dwa słowa. Zmieni charakter tej przyszłej, daj Boże, polskiej polityki. Ale póki o szansach mówimy, tych bieżących na dzisiaj, no to dane na ten temat są niezwykle interesujące i pozwolą Państwo, że zacytuję no choćby te z sondażu Kantara przed chwilą opublikowanego przez Gazetę Wyborczą. Zjednoczona Prawica notuje poparcie na poziomie 26%. To rekordowo niski wynik już od bardzo, bardzo dawna. Koalicja Obywatelska 24%. Jest mniej więcej stabilny poziom tego poparcia. Hołownia awansował i jego ruch Polska 2050 na 18%, Lewica 8% i Konfederacja oczywiście tyle samo, 8% również. Przy czym 80% Polaków w sondażu Kantar deklaruje udział w wyborach, a z tego 65% twierdzi, że zdecydowanie tak, zdecydowanie pójdzie na wybory, a aż 35% zaznaczyło dziesiątkę w takiej 10-procentowej skali od 0 do 10 właśnie, na której należało zaznaczyć, na ile ważna jest dla nich ta
decyzja. No więc dla 35% ona jest ważna ekstremalnie. I dosyć bezpośrednio ona się wiąże oczywiście z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jak twierdzi władza i jak to pytanie formułowała pracownia Kantar, a chodzi rzecz jasna nie o wyrok, a o oświadczenie pani Przyłębskiej. 73% w tym samym badaniu pracowni Kantar opowiada się przeciwko tej decyzji PiS i Przyłębskiej. I co ciekawe, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości podział jest mniej więcej pół na pół. 37% uważa tę decyzję za słuszną, 36% za niesłuszną. I myślę sobie, że to definiuje tę sytuację i mogłoby, gdyby się dało wpływać na dynamikę tego ruchu wściekłości, którego świadkami jesteśmy na ulicach, mogłoby wpływać na strategię tego ruchu. No bo wychodzi na to, że nie tyle prawa aborcyjne i sam stosunek do tego skandalu, który się wciąż nazywa kompromisem aborcyjnym, ale właśnie ten absolutny zakaz aborcji, który nam nierozumnie z taktycznych powodów zafundował Kaczyński z Przyłębską, tworzy zupełnie unikalną okazję. Taką mianowicie, że owo gromkie wypierdalaj miałoby ochotę dzisiaj tej władzy krzyknąć połowa z jej dotychczasowych wyborców. To jest ten bezcenny potencjał, który należałoby się starać wykorzystać, o ile tylko ta narastająca w wyniku kontrakcji władz wściekłość uczestniczek i uczestników tego protestu no jest w stanie na tego rodzaju kalkulacje pozwolić. Jak wiem z doświadczenia uczestnictwa w wielu ruchach społecznych, już mam swoje lata, no to niezupełnie jest możliwe. Jeśli się mielibyśmy przejmować tymi no nieodpowiedzialnymi oczywiście i mocną psychozą, taką lękową, podszytymi wezwaniami Kaczyńskiego do obrony kościołów i fundamentów polskiej wiary, jeśli tym wszystkim mielibyśmy się przejmować, to szczerze mówiąc odradzam. Znaczy, trzeba się wystrzegać prowokacji, to jest bardzo jasne i zawsze było. Trzeba się spodziewać różnych tego typu numerów, to też było od zawsze jasne, że ta władza nie ustąpi po dobremu. Natomiast no, jakiegoś poważnego zagrożenia z tamtej strony ja bym się nie spodziewał. Poza no, ortodoksyjnymi dziadkami w moim mniej więcej wieku, zrzeszonymi w klubach Gazety Polskiej, raczej specjalnego zagrożenia nie należy się spodziewać i nie stworzy go również Robert Bąkiewicz. Jego kadry zeszczuplały ostatnio dosyć radykalnie. Gro tych młodzieńców o dosyć chuligańskich skłonnościach, na których poparcie on mógł zawsze liczyć, no aktualnie maszeruje po ulicach, krzycząc pod adresem PiS wypierdalać. Więc no tu specjalnego zagrożenia nie ma. Jeżeli ono istnieje, to pochodzi skądinąd. I tu niestety uzupełnienie danych o rozwoju epidemii. Już mówiłem, 18 820 nowych stwierdzonych przypadków zakażenia, 236 osób zmarło. 13 931, więc już bez mała 14 000 osób przebywa aktualnie w szpitalach, z tego 1150 jest podłączonych do respiratorów, co niestety oznacza, że przykro mi to mówić, bardzo spora większość z tych ludzi po prostu umrze. Jest również o kilkadziesiąt tysięcy więcej dzisiaj niż było wczoraj, bo 479 tysięcy osób objętych w Polsce kwarantanną. Krzywa wzrostu liczby aktywnie chorych wygląda w ten sposób, jak ją Państwo widzą. Więc jeśli mamy do czynienia z jakimś wypłaszczeniem, to ono jest pionowe. I tak to będzie wyglądało jeszcze w najbliższych dniach. Krzywa zgonów widoczna, o tak, jak widać, jest pochodną krzywej ilości zachorowań. Niestety sytuacja przecież na tym polega, że pewien nieznany bliżej z powodu niepewności no, danych z testów, pewien nieznany bliżej wobec tego procent ludzi chorujących na koronawirusa po prostu umiera i ochrona zdrowia ma na to wpływ niewielki. Lekarze niewiele potrafią na to zaradzić. Oczywiście zatory w szpitalach dramatycznie pogorszą tę sytuację, ale jak już powinniśmy sobie zdawać z tego dobrze sprawę, w szpitalach odbywa się ostatnia faza tego tragicznego meczu. I tam już jest niewiele do zrobienia.
to, co powinno zostać zrobione, to są zadania, którymi władza bezrozumnie obarcza wciąż kompletnie zdezorganizowany sanepid i podobne służby. To w ogóle nie działa. Minie zatem pewnie kilka dni i staniemy oko w oko z tragiczną rzeczywistością. No nie chcę próbować zgadywać jej rozmiarów, ale to niewątpliwie nastąpi. I jeśli jakakolwiek racjonalność tkwi w tym szaleństwie bełkoczącego Kaczyńskiego i Kamińskiego, no to pewnie taka, tak? No to pewnie taka, że się wszyscy przerazimy śmiertelnie i pisowcy, wyborcy również, a może nawet zwłaszcza, że będziemy krzyczeć, że będą ludzie krzyczeć o nadzwyczajne środki w tej nadzwyczajnie tragicznej sytuacji. Stracą sympatię dla ludzi protestujących na ulicach i zaczną usprawiedliwiać wszystkie najbardziej represyjne działania służb państwa. No być może należy się spodziewać takiego rozwoju wydarzeń. Nie sądzę w każdym razie, żeby nawet tego rodzaju, taki skrajnie pesymistyczny scenariusz rozwoju wydarzeń miał jakąkolwiek szansę przeważyć tutaj szale potencjalnego zwycięstwa. Ta władza raczej odchodzi. I poważne pytania z tym związane są, no co będzie potem, jak to będzie dokładnie wyglądało. Muszę powiedzieć, że kiedy tak próbuję patrzeć na to wszystko, w takim kontekście właśnie też na przykład międzynarodowym, jak się spojrzy w stronę Białorusi, gdzie w dalszym ciągu trwają te protesty i póki co niczego nie przyniosą. I jak się tam patrzy, to można sobie nawet wyobrazić taki rozwój sytuacji, że to może tam tak trwać latami i nie zmieni się nic. Można sobie wyobrazić, że w Polsce może być podobnie, choć to już naprawdę o wiele, wiele trudniej byłoby sobie wyobrazić. No ale kiedy się spojrzy na Stany Zjednoczone i na to, co tam się wydarzyło w 2016 roku, kiedy wygrał wybory prezydenckie Donald Trump, i co się dzieje teraz, kiedy na kilka dni przed niedzielnym terminem wyborów Amerykanie masowo kupują broń, ponieważ obawiają się tego, co będzie, kiedy wybory się odbędą i Donald Trump nie uzna ich wyników. No to są jakieś takie znaki czasów, które no, o różnych bardzo rzeczach świadczą, o jakichś no, bardzo głębokich niepokojach, o jakichś bardzo głębokich przemianach tego, co decyduje o tym, czym jest polityka i w ogóle życie publiczne wszędzie na świecie. No i w których akurat jak się na te zewnętrzne świadectwa patrzy, to trudno szukać jakiejkolwiek nadziei. Ale jak patrzę na polską sytuację i na rozwój tego protestu, to mam takie narastające poczucie, taką narastającą świadomość, że uczestniczymy właśnie wszyscy w czymś, co jest, kto wie, czy nie bardziej doniosłe niż ten przełom, który sam tak bardzo emocjonalnie i głęboko przeżywałem no, lat temu już kilka, w 1989 roku. Mam poczucie, że tu się dzieje coś głębszego. Jeśli dzisiaj patrzę na to, co się dzieje w budynku Sejmu, no, którego Sejmem Rzeczypospolitej już nie umiem zupełnie żadną miarą nazywać, mniej więcej na tej samej zasadzie, na której no, nie wolno mi nazwać Trybunałem Konstytucyjnym tego zgromadzenia, któremu przewodzi pani magister Przyłębska. No więc to, co się w tym Sejmie wyprawia, no też nie jest Sejmem RP, z podobnych powodów. I to nawet powiedziałbym mocniejszych, dlatego że w tej instytucji połamano polskie prawo najwyższe wiele razy, ale nie tylko to się stało. Ta instytucja prowadzi business as usual, głosując dzisiaj kolejną tarczę antykryzysową. Od jednej z zaprzyjaźnionych posłanek opozycyjnych usłyszałem przed momentem, że to są bardzo ważne głosowania, bo one dają pomoc ludziom i wsparcie medykom. No na miłość boską asfalt płonie, że tak powiem, poza tymi barierkami otaczającymi Sejm. Tam ludzie krzyczą: wypierdalaj. Tak? No i kiedy tu się prowadzi takie obrady, które udają, że parlamentaryzm w Polsce w dalszym ciągu istnieje, to naprawdę jest to i etycznie, i tak powiedziałbym zdroworozsądkowo dosyć podejrzane. Jak słyszę konferencji prasowej PSL-u, słucham, i tam pan Władysław Kosiniak-Kamysz tęsknie wzdycha do kompromisu aborcyjnego. Wzywa władzę do rozpisania referendum. No to jest trochę co innego niż ten nasz pomysł referendum organizowanego oddolnie i odbierającego legitymację tej władzy. No to przestaje w ogóle rozumieć cokolwiek. I nagle się okazuje, cytowałem te dane, że ludzie chcą pójść na wybory z powodu praw kobiet. Najwyraźniej tak to wygląda. Ludzie oceniają
decyzje PiS i Przyłębskiej, niezależnie od podziałów partyjnych, to bardzo wyraźnie widać. To jest kompletna zmiana definicji tego, co się dotychczas uważało polską polityką. Bo zwykle było tak, że poparcie dla liberalizacji aborcji było w Polsce w ostatnich latach spore, ale ono w kampaniach wyborczych malało niemal do zera. Ponieważ Polacy zaczynali nagle uważać, że co innego jest istotne i słuchali tych wezwań polityków, którzy mówili, że prawa kobiet, prawa człowieka, wszystkie te kontrowersyjne kwestie są tematami zastępczymi i należy się zająć odsunięciem PiS od władzy i przywróceniem władzy opozycji. Otóż, jeśli dojdzie dzisiaj w wyniku protestu kobiet do jakiegoś przełomu, to tego jednego możemy być już dzisiaj pewni. Prawa człowieka, prawa kobiet zwłaszcza, ale również prawa osób LGBT będą jednym z pierwszych postulatów politycznych wspieranych przez polskich obywateli do załatwienia w Polsce. Jak to zrobimy, to już jest osobna sprawa i nie chcę w ogóle w chwilę przed jakąś bitwą kolejną przed Sejmem tego tematu poruszać. Ale to kompletnie zmienia definicję polskiej polityki. I jak o tym myślę, to próbuję sobie wyobrazić, jak ci państwo, którzy siedzą tam teraz w Sejmie i jak powiedziała znajoma posłanka, głosują wraz z Prawem i Sprawiedliwością, albo przeciw Prawu i Sprawiedliwości. W każdym razie w tej instytucji chorej, kompletnie rozwalonej, zniszczonej przez Kaczyńskiego do szczętu, głosują te rzekomo potrzebne ludziom tarcze antykryzysowe, no to ja nie wiem, czy ktokolwiek z tych ludzi ma szansę w tej nowej politycznej rzeczywistości, definiowanej według tak radykalnie różnych kryteriów, się w jakikolwiek sposób odnaleźć. No, jeśli miałbym tym państwu, którzy tam siedzą zamknięci za tymi barierkami, cokolwiek radzić, no to radziłbym im raczej, żeby pieprznęli tymi swoimi maszynkami do głosowania, trzasnęli drzwiami wychodząc z tego parlamentu i wyszli przed te barierki, albo pomogli je ludziom forsować, jak do tego wielokrotnie wzywaliśmy. Jeżeli istnieje dla państwa, szanowni, jeszcze jakakolwiek nadzieja na reelekcję w wyborach, czy one się odbędą w 2023 roku, czy jak wszystko na to wskazuje, odbędą się wcześniej, jakoś być może nawet już zaraz, to wasza jedyna szansa na reelekcję polega właśnie na tym. Chodźcie do nas, do tych ludzi, którzy dzisiaj tej władzy oraz nawet tej instytucji Sejmu Rzeczypospolitej, jeśli ją tak w dalszym ciągu nazywać, krzyczą głośno wypierdalać. Dziękuję państwu bardzo.